Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam was, moi drodzy, w kolejnym takim króciutkim, tym razem pogadankowym materiale. I dziś powiemy sobie o tym, co Wargaming robi z trybem bitew rankingowych. Otóż, moi drodzy, obecnie trwają testy okrętów, okrętów podwodnych, które są dostępne w bitwach A kooperacyjnych, B w bitwach rankingowych, więc WG nie zdecydowało się na stworzenie oddzielnego trybu, w którym będzie można te okręty przetestować. Tylko wpieprza je nam na siłę do trybu, gdzie no, w zasadzie chodzi o wygraną. Jest jakiś cel w graniu tych bitew, w ich wygrywaniu. No i tam WG montuje nam okręty do testów. Jak te testy przebiegają, to już jest inna sprawa. I zaraz sobie do tego jeszcze na chwileczkę wrócimy. Ale co więcej, skoro już sprawdzili raz, że ludzie na rankingówkach grają w miarę rozsądnie, bo zależy im na nagrodach, jakie są tam oferowane, to na pewno wyniki, które będzie WG uzyskiwało z takich testów przeprowadzonych właśnie na rankingówkach, będą dużo bardziej wiarygodne, niż gdyby to było zrobione A na serwerze testu publicznego lub B właśnie na oddzielnym trybie, gdzie mamy dostęp na przykład do okrętów podwodnych. I co robi Wargaming w związku z tym, czego się właśnie nauczyło, że ludzie jednak jakoś w miarę sensownie grają tutaj na tych okrętach? Pamiętacie na pewno tryb Wielkiej Bitwy, gdzie były dostępne super pancerniki. Były dostępne dwa okręty, jeden japoński, drugi niemiecki. I co robi teraz WG? Super shipy w rankingowych bitwach, także no, będziemy znowu mieli poligon doświadczalny, którego polem będzie właśnie rozgrywka na bitwach rankingowych i tym razem będziemy mieli tam testowane wielkie, czy super pancerniki, czy wielkie pancerniki, jak tam jak zwał, tak zwał. Bo WG stwierdziło, że jeżeli tryb cieszył się powodzeniem i ludzie byli zadowoleni z prowadzenia takich okrętów do gry, to wywęszyło pieniążki, bo takie okręty na pewno będzie trzeba jakoś tam dofinansować, żeby je dostać. Co więcej, poza tymi dwoma, które były do tej pory, czyli Satsuma i Hanover, dojdą również francuski, amerykański oraz krążowniki japońskie i sowieckie niszczyciele. Więc, moi drodzy, a nie, przepraszam, to nie chodzi o pancerniki. Między innymi będą francuskie, amerykańskie krążowniki oraz japońskie i radzieckie niszczyciele. Przepraszam, bo źle przeczytałem. Także pytanie tylko, w której aktualizacji to będzie przeprowadzone, ale myślę, że niebawem WG wciśnie nam kolejne okręty do testowania, bo ze strony Wargamingu to naprawdę jest całkiem sprytny ruch, bo tak jak już wam wspomniałem, ludzie na bitwach rankingowych grają dużo rozważniej, chcą osiągać jak najlepsze wyniki, żeby te bitwy wygrywać, a WG ma w tym czasem darmowe testy, bo żeby zrobić test na serwerze testu publicznego, trzeba ściągnąć oddzielnego klienta i trzeba ludziom dać nagrody za te testy, bo nic innego w zasadzie do tego nie zachęci. Bo po co mają ściągać oddzielnego klienta i grać bitwy, które będą mogli sobie zagrać po wejściu kolejnego patcha na serwerze głównym? Jak dajemy nagrody, to no, może tam pograją, ale no, populacja serwera testu publicznego raczej zbyt duża nigdy nie była. I teraz WG się scwaniło, robi testy na już drugi raz na bitwach rankingowych. Ale co dalej? Jeżeli chodzi o to, że pojawiły się nowe pancerniki Satsuma, Hanover, no zobaczymy, co tam jeszcze się pojawi. Tutaj macie również informację o tym, że będzie ogień korygujący wprowadzony dla pancerników. To moim zdaniem jest, sam pomysł w sobie jest spoko. Żałuję tylko, że w obecnej sytuacji, kiedy perki na sekundarkę dla krążowników, przepraszam, dla pancerników zostały wprowadzone takie, a nie inne, że po 40 paru sekundach tam z ciągłego strzelania zwiększa nam się celność tej artylerii, to, że nie ma właśnie takiego wskaźnika, jak był w tych wielkich bitwach, że po jednej trafionej salwie ładowała się część paska, potem część paska, jak był ładowany cały, to celność rosła. Brakuje mi właśnie czegoś takiego wskaźnika dla artylerii dodatkowej, która strzela z pancerników. Gdyby to wprowadzili, byłoby naprawdę spoko, ale póki co mamy, moi drodzy, informację o tym, że będziemy mieli super okręty na trybie rankingowym. No nie podoba mi się to, bo jak sama nazwa wskazuje, ranking gra się po to, żeby ustalić, kto od kogo jest lepszym graczem i kto wyżej doszedł. Przy czym no, warto pamiętać o tym, że rankingówki w obecnej formie i systemie gwiazdek to nie ma nic wspólnego z prawdziwym rankingiem. No ale cóż, mamy tutaj również informacje o nowych okrętach. Pojawiły się zapowiedzi już, no w zasadzie bardzo blisko, są nowe pancerniki niemieckie wyposażone w dobrą sekundarkę i długodystansowe torpedy oraz sondę hydroakustyczną.
Co więcej, mamy tutaj informację, że będziemy mieli kolejną stocznię. I co w tej stoczni będziemy mogli sobie zdobyć? W zimę będziemy mieli do zdobycia Marlboro, czy tam mniejsza o to, jak to się nazywa. Ten brytyjski pancernik tieru 10, który, przypomnę tylko, ma sigmę wynoszącą 1,4. To jest, nie wiem, czy nie najniższa sigma z pancerników, jakie są dostępne w grze, może tylko jakieś tam trzecie, czwarte tiery mają coś w tych okolicach. No więc no nie jest to jakiś okręt, który szczególnie byłoby warto sobie grindować, ale jeżeli w stoczni mamy pancernik brytyjski i po drodze mamy tier 6 Repulsa, więc pytanie, co będzie do wygrania, co będzie do zbudowania. Nie, co ja pierdzielę, kurde. Budujemy Marlboro i mamy po drodze 6 tier pancernik Repuls. Tylko z czym takie wydarzenie się będzie wiązało, bo to na pewno jeżeli budujemy pancernik brytyjski, po drodze mamy kolejny pancernik brytyjski, no to coś jest na rzeczy w tym temacie. Pojawi się również nowy okręt, Noworosyjsk, zmodernizowana wersja włoskiego pancernika Giulio Cesare, przeniesiona do ZSRR, czyli po prostu kolejny reskin. Mamy pancernik, robimy kopiuj wklej do rosyjskiego drzewka, robimy inne barwy, mamy drugą premkę. Pieniądz się zgadza? Zgadza się, więc nie trzeba tutaj za bardzo się wysilać. No i poprawki graficzne. To jest moim zdaniem przyjemna dla oka rzecz. Raczej nie mamy co liczyć na nowy silnik w najbliższej przyszłości, może tak. Ale będą wgrywane nowe tekstury, będzie zmiana wyglądu tego, jak wygląda woda w grze, czyli no w zasadzie coś, co musi wyglądać dobrze w takiej grze. Będzie zmiana w dynamice piany, nowe fale, jakieś tam efekty wizualne. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby ta gra wyglądała jak najlepiej, no ale zobaczymy, co się tutaj zmieni. Póki co będziemy mieli zmiany w porcie, który nazywa się Filipiny, oraz na mapie Dwaj Bracia i Gorący Punkt. Te mapy pójdą pierwsze do przeróbki na nowe, bardziej szczegółowe tekstury. No i zostawiam Wam tutaj pole do dyskusji w komentarzach, co uważacie na temat tego, że WG pcha nam okręty testowe do bitew rankingowych. Z drugiej strony też, jeżeli chodzi o ceceków, to okręty testowe, które ceceki dostają, z tych okrętów nie liczone są żadne statystyki, więc ludzie też grają totalnie randomowo. Nie sądzę, żeby każdy, wiedząc, że żadne jego akcje nie będą miały odzwierciedlenia w jego wynikach, grał jakoś super poważnie i naprawdę starał się wycisnąć z okrętu maksimum. Także gdyby tutaj też się coś zmieniło, to myślę, że te testy były bardziej miarodajne. No i cóż, w tym materiale wszystko. Ja Was zapraszam, moi drodzy, do dyskusji w komentarzach na temat tego, że kolejny raz będziemy mieli poligon doświadczalny w postaci bitew rankingowych. I to jest koniec materiału. Dzięki za uwagę, cześć i na razie.